Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii GTA 4, oh yeah. Witam was ludzie ponownie, a znowu chciałem wyjść z innej strony, ale cóż, Little Jacob, Błoch, nadal ja znerwowany jestem na gnojka tego Dimitriego, umiesz ty prowadzić pojazd, że udało nam się uciec stamtąd, nie wychalaj się za bardzo teraz, będziemy my w kontakcie, na razie. LJ. Tak, w poprzednim odcinku działy się wiksy. Roman stracił mieszkanie, no też przy okazji Niko, bo Niko mieszkał u Romana. Więc zrobiła się masakra, musieliśmy uciec do drugiej części pierwszego miasta i... masakra. Tak. Jednym słowem. Sorry ludzie, musiałem to zrobić, wkurza mnie już. Ten gościu reklamujący coś tam. Taksówka Romana. Dobra, jedziemy. Co to za muza jest? Muszę podgłośnić grę trochę. W głośnikach. No, okej. Zginiesz! Fuck. To teraz zginiesz! Chodź tu! Chodź tu chuju! Chodź tu! Popchnięty. Dobra, dobra. Co ta policja robi? Dobra, jesteśmy. SQL-a na ulicach. W ogóle mamy nowego gościa. Nie wiem kto to, w ogóle. Coś na M. Murzyn jakiś. Chyba to on. Nie pisać teraz do mnie. Jezu. Dobra, sorry ludzie, niech na razie to pogra, bo chcę nagrać całą kasynkę do końca. Serio, ogarnijcie się ludzie. No nareszcie, dziękuję bardzo, że się ucieszyliście. A, Manny. Murzyn. Nie za bardzo. O czym do niego gada w ogóle? Niko się wkurzył w ogóle. We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's not good? Just don't even... All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna get all these dealers off the streets... Tych, kamera się popsuła. Okej. Okay. Idziemy oczyszczać ulicę, tak? Okej. Okay. Tu jest jakiś Harley, bierzemy go. Freeway. O, dobra. A w ogóle, robię przerwę teraz. Dobra ludzie, wróciłem. Miałem pewne problemy, które zmusiły mnie do testowania gry. Ale już jestem na miejscu. To ogólnie to mam teraz fajnie, bo w środę, czwartek i piątek, no czyli w te trzy dni od dzisiaj do piątku mam wolne, ponieważ moi pojechali na wycieczkę, ja za nią nie zapłaciłem i zostaję w domciu. Chcesz, że ja powinienem teraz iść do szkoły, ale... No cóż, nie idę. Będę musiał niby odpisywać, ale... Nope.
Tam ci nie będą musieli odpisywać, no to po co mam odpisywać? Dobra. Musimy go śledzić, tak. Najgorsza, jedna z najgorszych misji. Nie widzę śledzenia w GTA, ale co się nie robi, żeby przejść misję? Okej. Idziemy za nim. Musimy oczywiście uważać, żebyśmy się do niego nie zbliżyli, ble ble ble. Podstawowe. Okej, czyli według Nikusia najlepszą odległością jest odległość dwóch samochodów. Nie wiem, ile to jest odległość dwóch samochodów, dlatego będę się trzymał po prostu z dala. Po prostu. Tak jak mi się wydaje. Okej. Z tej górki będę zjeżdżał, nie? No, dobra. Bo jest hałą motorem. Może dlatego. Epic music. Muszę gadać jakąś inną muzykę niż Soniacza tylko. Tylko Soniacza daje tutaj. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. Murzyn nigdy nie jest czysty. Dobra, nie jestem rasistą, ale... No dobra, może trochę jestem. Nie powiem. Zawsze chciałem zostać sławnym idiotą. Okej. Mogę do ojca do mnie dzwonił. Wszystko przez niego. No ale cóż. Ten na mnie światłami ponaparzał. Fuck! Mój motor! Je to wszystko przez ciebie, Murzynie. Nie mogę się zbliżać teraz, nie? A ten motor tam poleciał. Dobra, szybko, żeby nam nie zniknął jeszcze z oczu. Będzie gorzej. Oj, chyba nie miał czerwonego, albo przyjechał na czerwonym. Nie, raczej nie. Dobra. Wracam do gry. Bitches. A. Na tyłek zleciał. Na pewno się nie domyśli, że śledząca go osoba to... to my. Okej. Okay. Muszę się pozbyć jakichś dealerów. Fajnie, będzie strzelanka. Ale mam taką nadzieję. No właśnie. Zabiera mi Harley'a? No ty gnoju jeden. Odjechał, dobra. Gdzie oni weszli? Tutaj jakoś, nie? Dobra, pistolecik w łapę. Drzwi są zamknięte. No, dobrze wiedzieć. Co mam teraz zrobić? Co z pamiętam, mam iść chyba na dach. Skoro na razie broń, będę biegał z bronią po ulicy. Na dach. Z tego co pamiętam oczywiście, bo już... No bo człowiek zawsze może zapomnieć co, jak robił. No ale dobra, spróbujemy wejść na dach jakoś. Są nawet schodki, to może by się zgadzało. Trochę okrążyłem ten budynek niepotrzebnie, ale cóż. Tak, to jest nawet przejście, na pewno na dach było, trzeba wyjść. Dobra. Biorę Uzika chyba jednak lepiej, będzie lepiej na pewno. Headshot! Uda mi się tylko zestrzelić jeszcze stąd? O, podchodzą murzyny. Może ich tutaj wszystkich załatwię stąd. Przecież raczej nie oni się poukrywali gdzieś. Nie ma już nikogo tej więcej obok? Nie. Dobra, wbijam do środka. Fuck, 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 gryj się! Dobrze. Headshot! Dobra, headshot padł. No szybko, no nik... Aaa, fuck. Że tylko jeden strzał i już nie będzie żył, aby ładny headshot siadł, ale...
Tempe chuje. Pięknie. Jak zgarnął. To było dosyć dobre. Dobra. Nie ma ich tutaj gdzieś z boków na razie? Nie wiem. Jest tu w ogóle ktoś jeszcze? Nie wiem, na razie zbieram ammo. Wow! Jezu! Nie zauważyłem gościa w ogóle. Skąd jeszcze? Tam! Dobra. Czteredut to są... To jest narkotyka. Narkotyki. Opuść magazyn. Ostrzel za mego drzwiach. Trach. Aha, okej. Jezu. Ja pierdzielę. Nie mogę z tego murzyna. Gdzie jest samochód, który tutaj przy tym stał? Nie wiem. Dobra. Manny znowu się pojawił. Będziemy do niego jechać. Tylko nie mam czym. Może pójdę na piechotkę. Tam jest jakiś motor, już se stoi. Też Harley. Tutaj dużo w ogóle Harleyów stoi. To jest taka dzielnica, w której zawsze stoi dużo zaparkowanych właśnie. Okej, okay, od koloru do wyboru chyba tutaj widzę nawet. Dimitri. Nico Bellic. We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin? It was not my choice. I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. No, znowu mamy z Dimitrim na pięku. No ale cóż, no się tym nie martwimy, jedziemy z powrotem do Meniego. Spokojną misję. Może teraz mi go uda przejechać, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Motorkiem. No co, jeb! Zabiję cię za to. Leż! No dalej, zabij go. Zginiesz, gnoju. Jeb, pięknie. Dobra, niech ten motor tutaj leży. Teraz do celu. Okej. Okay. Uliczne porządki. All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man, word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Tylko turystą. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. Whatever, man. Yo,
Listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. No spoko. Mówiłem już kiedyś, że nie mogę z tych cutscenek. Po prostu one są masakryczne. Dobra. Może jakiś samochód by się dało zabrać. A nie ciąg Harley'em napieprzać, bo na pewno to będzie bezpieczniejsze. No ale to jest Gunwo. Dobra, bierz ten samochód. Pierwsze lepsze. Okej. Okay. Jak mu wjechałem w ogóle? Wysuwać z samochodu. No i staciłem drzwi. Liberty Rock Radio. Yeah, Nico wybił szybę w samochodzie. Tak. Pozbądź się członków gangu. Czy co? Zatrzymam się, tutaj bym na nich strzelał. To jest dosyć chyba dobry pomysł. Dalej, Nico. Headshot pal. Tam ktoś uciekł. Tylko oni już, dobra. Tamtych zabiłem wszystkich z to, co widziałem. Z to, co widzę. Dobra. Zasuwamy za samochodem. Będę musiał iść na hot doga jakiegoś. Jeśli chodzi o moje życie, nie jest najlepiej. Jezu, jak oni zapieprzają. Nie dogonię ich chyba. Byłem kierowcę zabić. Okej. Niech mi dadzą swój samochód. Był dosyć szybki. No i proszę. Okej. Przerwę im na chwilę, bo teraz będziemy jechać do Brusiego. Jak go popnęłem. No okej. Więc... LOL. Więc kolejną misją Maniego mamy już skończoną. Tak. Za co mnie policja goni? Nie wiem. Ale teraz może mi się uda. Nie ma murzynka na schodach. Jak ja lubię podkaszać ludzi swoim samochodzikiem. No, okej. No to zasuwamy do Prusiego. Mallory. Ja mam już dość. Niko najlepszy. Podsumowanie. Nie musiałem płacić. A nie, już by się zdawało, że nie musiałem płacić. Okej, okay, jedzie ze mną jakiś umarlak, okej. Okay. A, to są nową... taką jakby szefową... no, na razie. Czaj, misją Givera. O, tak można to nazwać. Elizabetę. Tak. No ale skoro już stamtąd uciekliśmy, z tamtego miejsca do Brusiego, no to już zrobimy Brusio i będę się wracał specjalnie. W ogóle tak nie lubię tamtego zadupia. Nagle jakoś dziwnym sposobem nieźle FPS-y podskoczyły. Wow! Widzicie, tamta część miasta jest bardziej przeklęta i tam na górę. No spadaj, gnoju, daj mi przejechać. Jeb. Boże. Ostatnimi dniami, gdzieś tak 5 dni temu, przecież nie, 3 dobre, Jezu, były z dobre 30 stopni, 40, teraz tak padało,
dzisiaj, nawet dalej pada. Jest z 30 stopni, 40 zrobiło się 18. I tak jestem krótki w rękawku, bo dla mnie to takie zimnoty to nic wielkiego. Jest dobrze, mówię wam. Mi taka pogoda w końcu pasi. Modliłem się, żeby się zrobiło zimno i Bóg mnie wysłuchał i się cieszę. To bardzo. Okej. Okay. Wow. Brucey, łatwiej być nie może. Okej. Okay. Ten znowu ćwiczy. Co to było? Hey, Brucey. Nico! What's that? Why didn't you tell me it was Nico? Why? Men! Co to było? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? What? Help! I'm losing the plot here! Boss. Shit, man. Now look. You get good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen. That guy Lyle had a car once. Can you get it? He left it in an alleyway of Yorktown Avenue this night. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Co on robi? I'll just go take care of it. Yeah. Bye. Okej. Brucey jak zwykle najlepsza postać, król kat scenek. Uda się na Yorktown Ave. Okej. Dobra. Znowu spadły klatki. Lol. No musiał go przyczyścić niedługo. Aha, dobra. No dalej, no co z tymi klatkami? Powinno być 30 albo 28, gdzieś tak, a jest 21. Nieładnie. O, dobra, wzrasta. Im szybciej jadę, tym wzrasta, nie? 20... No, 27 klatek już jest. A, wróciło do normy. Tak jak powinno być. A, pięknie. Przełączmy sobie na Radio Maryję na razie. Okej. Drift! Aby teraz policjanta jedną, nie? A jebem w bank, dobra. Nawet nie wiem, o co chodzi z tą misją, nie doczytałem się za zbytnio. Wow, wejdź w alejkę i wsiądź do samochodu. No, aha. Wydaje się dosyć łatwe. Dobra. Wchodzimy do auta. Oj, oj, ktoś po nas przyjechał. To gorzej. Jak mają bronię, to jest jeszcze gorzej. Fuck! Uciekaj, Nico! O, chociaż muza jest dobra. Jezu, to oni! Dobra. Nie powiem żadnego ryzyka. Też mówił, że łatwiej być nie może. No okej. Okay. Musiałem to zrobić. Tak? Dobra, na razie się trzymam. Przybił mi jakąś oponę? Chyba nie. No nie. O, o, dobra. Chyba ich zgubiłem też takim oto sposobem. Teraz bym musiał wrócić jakoś na ulicę. A nie mam na razie jak.
Fuck. Jest tu jakiś łatwy wyjazd bez tego murku? O, tu jest, dobra. No nie! Już nie mam kierowcy, nie? No, pięknie. Kolejny jedzie chyba, czy to jest ten sam? Kolejny. Kolejni! Fuck, dobra, nie. Chyba nie będę się zajmować zestrzeliwaniem ich. Tak już jestem blisko, więc okej. I znowu zlatują mi klatki! Co mi się nie podoba! No cholera, co z tymi klatkami? Znaczy dalej do mnie strzelają. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, okej, jestem. A, dobra. Boom. Epicki pościg. Okej. Dobra. Kolejna misja dla Brucego została zrobiona. 3000 dla nas. Okej. Dawaj mi auto. Idziemy teraz zapisać grę i będziemy kończyć. Dobra. Fuck, fuck. O Jezu. Spaduwa. No, no, dalej. Chcesz samochód? Chcesz samochód z powrotem? Nie ma! No to jest tak teraz pojedziesz, koleś. Oj, tak jakby umarł. Znowu mi spadły te klatki cholerne. Nie wiem, co, na razie przestanę nagrywać GTA 4, dopóki nie przeczyszczę kompa. Wow, 18 klatek to już jest naprawdę mało. No GTA, daj se spokój. Okej, ludzie, miałem pewną przerwę, ponieważ moja mama wprowadzała do pokoju ponownie, ale już jedziemy kończyć ten odcinek. Chcę mi tutaj podpiąć USB do kompa, więc kończę i będzie dobrze. Jutro chyba przyszedł już ten komp. Chyba jutro, nie wiem, bo na razie chyba nie będę nagrywał z GTA 4 po prostu. Na razie sobie odpuszczę. San Andreas bym mógł które ponagrywać. Mistrz po prostu sterowania samochodem. Lol, aż mi maska odpadła od wrażenia. Okej. Zasuwamy. Tak. Ach, te mosty, jak fajnie wyglądają w ogóle w nocy. Znowu mi spadają te klatki. Dobra, już zero tematu o klatkach. Będą spadać, bo najwidoczniej komputer domaga się kolejnego przeczyszczenia. Ale co mogę zrobić? Będę musiał przeczyścić. Zapłacę, żebym nie miał problemów z powrotem. Okej. Helikopter sobie przelatywał. Liberty Rock Radio. Dobra, Radio Maria było lepsze. Oh yeah. Radio Maria. Fuck. Dobra, żyję. Zasuwamy po ulicy. Yeah. O, przepam sobie go na mój parking. Okej. Brucey. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing. Yeah, you got. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden. Okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in club. Oi, Hazard. Białe drzwi. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool. You
Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Okej, okay, dobra. To był dla was odcinek z GTA 4. Ja jestem Nero. Dziękuję za oglądanie i na razie. Do zobaczenia. Pa, pa. Jeb telewizor.